Witam serdecznie moim gościem Jakub Olchawa, Prestige House. Kuba, wygrywacie dzisiaj po bardzo ciężkim pojedynku z drużyną Batimowców. Co możesz powiedzieć o pierwszej i drugiej połowie, bo tak patrząc na przebieg tego spotkania, były dość one odmienne. Czym się różniła pierwsza połowa od drugiej, oprócz tych wiadomo goli, które zdobyliście w drugiej połowie? No, pierwsza na pewno była dużo cięższa. Z Batimu chłopacy są wybiegani. Może troszkę w podobnym stylu tak jak my, bo my też nadrabiamy tą szybkością i wytrwałością, ale wydaje mi się, że troszkę nad nimi nadważyliśmy tą wytrzymałością, ponieważ w drugiej połowie więcej bramek padło, do pierwszej połowy tylko 1-0 i chyba tyle. Wygrywacie z drużyną pierwszoligową, wy jesteście drużyną drugoligową. Czy można śmiało twierdzić, że do tej pierwszej ligi byście się nadawali poprzez patrzenie na ten mecz? Ja uważam, że tak, ale też uważam, że graliśmy dużo lepsze mecze, jak na przykład w pierwszej kolejce z Tyliczem, pomimo niekompletności składu i tak potrafiliśmy wygrać z drużyną ekstraklasową, więc jak najbardziej moim zdaniem się byśmy wpasowali w pierwszą ligę i nawet w czołówkę o walce w ekstraklasie. Trochę ci zazdroszczę, kiedy patrzę na boisko, gra twój tata, gra twój brat, grasz ty jako najmłodszy z rodziny Olchawów. Jakie to uczucie, kiedy właśnie biega się tutaj w rodzinnie, w trzy osoby na jednym boisku? Chyba dobre. Wydaje mi się, że jak jestem na boisku, nie zwracam na to uwagi, czy gram z rodziną, czy nie, tylko staram się skupiać na meczu, ale wiadomo, no, jak się patrzy na to z boku, to też może cieszyć, że tak rodzinnie sobie gramy. A doping mamy na trybunach, o której nie można zapomnieć, też cieszy? Też. Oczywiście. Serdecznie dziękuję za wywiad. Do widzenia. Dziękuję.